Hejka, ja jestem Wiktoria i witam Was serdecznie na moim kanale. Jest to mój pierwszy filmik gadany. Wcześniej robiłam vlogi, ale nic na nich nie mówiłam, bo nigdy nie miałam się po prostu przełamać i bardzo się zawsze wstydziłam, więc teraz mam nadzieję, że będzie ok, bo tak jak mówię, weźcie pod uwagę, że to jest mój pierwszy filmik i bardzo się staram, ale też się bardzo stresuję, więc mam nadzieję, że nie wyjdzie to jakoś dziwnie. Okej, więc może zacznijmy od tego, że nazywam się Wiktoria, chociaż wolę, jak się do mnie mówi, Wiki i Wika. Na moim Instagramie poprosiłam Was, żebyście mi zadawali pytania i dzisiaj właśnie postaram się na nie odpowiedzieć. Chciałabym, żeby ten pierwszy film był taki, żebyście mogli mnie bardziej poznać. I od razu Wam mówię, że ja tych pytań nie czytałam, wszystko będzie spontanicznie, bo chciałabym, żebyście też widzieli moją taką prawdziwą odpowiedź i prawdziwą reakcję na to. Więc tak, możemy zaczynać. Będę się posługiwać telefonem, więc wybaczcie mi, że będę tutaj spoglądać na dół. Okej, pierwsze pytanie, o czym będzie Twój kanał? Więc mój kanał będzie głównie o podróżach i koncertach, więc czekam, aż wszystko wróci do normy i po prostu wrócą koncerty. Chciałabym Wam nagrywać vlogi z tych wyjazdów, z moich koncertów i tak dalej, ale chciałabym Wam też opowiadać o koncertach, o tym, jak się przygotować i jakieś tipy czy coś takiego. Tak samo może z podróżami i ogólnie jakieś luźniejsze filmiki. Będę Was pytać na Instagramie, co chcielibyście tutaj zobaczyć. Ja tak naprawdę sama nie wiem, w jakim kierunku jeszcze idę. Myślę na razie o tych koncertach, bo wiem, że dużo osób to interesuje. Co sprawiło, że postanowiłaś nagrywać? Więc tak naprawdę już od kilku dobrych lat bardzo często piszecie do mnie na Instagramie, kiedy zacznę kanał, czy zacznę, czy planuję i tak dalej. I tak naprawdę stworzyłam ten kanał chyba w 2019, tak mi się wydaje. I planowałam nagrywać właśnie takie filmiki jak teraz, ale po prostu nie umiałam się przełamać. Było mi bardzo ciężko, jak już coś nagrywałam, jak coś mówiłam, to od razu to usuwałam, bo po prostu no nie umiałam na siebie patrzeć. Było to strasznie dziwne, ale ani swojego głosu nie umiałam słuchać, ani po prostu nie umiałam na siebie patrzeć, więc mam nadzieję, że jak będę montować ten filmik, to nie stwierdzę tego samego i po prostu wrzucę w końcu ten filmik, a nie usunę go. Zobaczymy. Kolejne pytanie. Gdyby nie koncerty, to co? Potrafisz wyobrazić sobie swoje życie bez nich aktualnie? Tak jak wiecie, ja jestem uzależniona od koncertów i teraz, kiedy po prostu tych koncertów nie ma, jest mi bardzo ciężko, bo tęsknię za tym. Jest to coś, co bardzo lubiłam robić, po prostu chodzić na koncerty, jeździć, zwiedzać świat przy okazji. Ale czy potrafię sobie wyobrazić moje życie aktualnie bez koncertów? Nie. Bardzo na nie czekam i chciałabym, żeby już wróciły, bo jesteś przez te 2-3 godziny w miejscu z ludźmi, którzy lubią to samo co ty, którzy lubią tego samego artystę, którzy lubią tą samą muzykę i tak dalej. I po prostu to jest niesamowite. Niesamowita jest atmosfera na koncertach. I sam fakt tego, że długo obserwujesz kogoś w internecie, a później nagle widzisz go na żywo i masz takie, oni naprawdę istnieją. Ja na moim pierwszym koncercie miałam właśnie tak, że zobaczyłam ich na scenie i mówię, wow, oni są prawdziwi, czy oni w ogóle są prawdziwi? Czego według Ciebie powinno być więcej w ludziach? Moim zdaniem cierpliwości, ponieważ mi na przykład bardzo brakuje cierpliwości. Ja jestem bardzo niecierpliwą osobą i myślę, że dużo osób ma tak samo jak ja. Co jest moją motywacją, co mnie motywuje? Więc myślę, że po prostu moje marzenia i cele, do których dążę. Jak mam po prostu coś, do czego dążę, to jestem bardzo zmotywowana i po prostu wiem, że mi się to uda, więc jakby robię wszystko w tym kierunku, żeby to się spełniło. I myślę, że to jest bardzo dobre podejście, bo wiecie, często jest tak, że ludzie zazdroszczą komuś i wolą napisać coś niemiłego, zamiast zrobić coś, żeby też jakby to dostać, albo coś mieć, albo gdzieś jechać. I moim zdaniem właśnie taka motywacja, która Wam daje takiego powera, bo chcecie coś osiągnąć, to jest najlepsza motywacja, jaka może być. Jak się zaczęła Twoja przygoda z koncertami? Więc moja przygoda z koncertami zaczęła się tak naprawdę chyba w 2014 roku. Nie umiem sobie teraz dokładnie przypomnieć, który to był rok, ale wydaje mi się, że 2014, jeśli się mylę, a byliście też na tym koncercie, to możecie mi napisać. Był to koncert Dawida Kwiatkowskiego w parku gdzieś nad morzem, nie pamiętam totalnie. Był to darmowy koncert z okazji chyba urodzin tego parku. To był totalny przypadek, że się znalazłam na tym koncercie, ale bardzo mi się podobało. Nie byłam nigdy wielką fanką Dawida, ale po prostu bardzo mi się podobał sam koncert. I później w 2015 roku spełniłam swoje pierwsze marzenie koncertowe i pojechałam na koncert One Direction. Było super, naprawdę bawiłam się niesamowicie. W sensie wiecie, nie pamiętam teraz tego koncertu praktycznie, bo byłam w takich emocjach i miałam wtedy 13 lat.
Jak to się stało, że zdecydowałaś się jechać na swój pierwszy koncert? Więc to było tak, że ja bardzo naciskałam na pierwszy koncert i mówiłam, że chcę jechać, że chcę zobaczyć One Direction. I to już było w 2014 roku, jak już była trasa Where We Are Tour, ale no niestety byłam za mała i nie mogłam jechać. Ale tata obiecał mi, że pojadę na kolejną trasę i tak bardzo się cieszę, że to, wiecie, była ta kolejna trasa, bo to już była ostatnia trasa i się bałam. Wiecie, jakbym nie pojechała na ten koncert i by mi powiedział, że za rok, to już bym ich nigdy nie zobaczyła razem, więc bardzo się cieszę, że akurat tak to wyszło. Wiecie, to nie było tak, że ja w ogóle myślałam, jak wygląda koncert taki duży na stadionie, nigdy nie byłam, nawet nie zastanawiałam się, jak to będzie wyglądać, ja po prostu wiedziałam, że chcę ich zobaczyć i że muszę jechać na jakiś koncert. I no i padło na Wiedeń akurat, bo najbliżej chyba Polski był z tej całej trasy. Mój ulubiony koncert, na którym byłaś? Moim ulubionym koncertem jest chyba koncert Harego w Londynie, który był jakby specjalnym koncertem z okazji wydania Fine Line. Jest to mój ulubiony koncert, myślę, dlatego, że teraz najczęściej do niego wracam wspomnieniami, oglądam sobie filmiki, bo byłam na tym koncercie bardzo spontanicznie i myślę, że opowiem Wam o tym trochę więcej w jakimś innym filmiku, który będzie poświęcony tylko jakimś koncertom albo jakąś historię z tego koncertu Wam opowiem. Zobaczymy. Tak naprawdę wszystkie były cudowne i każdy koncert jest inny i wyjątkowy na swój sposób. Tak, ale myślę, że teraz najczęściej po prostu wspominam akurat koncert Harego w Londynie. Co czujesz, myśląc o tym, że w jakiś sposób jesteś rozpoznawalna i jesteś autorytetem dla wielu? Dla mnie to jest niesamowite, jak ktoś mi pisze, że dzięki mnie spełnił swoje marzenie, albo uwierzył w marzenia, albo wierzy, że kiedyś mu się udaje spełnić, że jestem dla niego wzorem. To jest dla mnie naprawdę cudowne uczucie, jakby usłyszeć coś takiego od kogoś nieznajomego. Ale nie czuję się rozpoznawalna, tak wiecie, nie jestem jakby sławna, nic takiego, ale po prostu jak dostaję takie czasami wiadomości od Was, to czuję się naprawdę wspaniale. Jest to dla mnie cudowne uczucie, bo wiem, że robię coś, co komuś innemu jakoś pomaga i motywuje go do działania. Jakie masz zwierzątka? Więc mam psa, nazywa się Maja, jest Maltańczykiem i już ma prawie 11 lat. Chodź, tu jest moje dziecko. Moje dziecko, dobra. Następne pytanie, czy byłam kiedyś na koncercie Taylor? Nigdy nie byłam na koncercie Taylor i jest to chyba teraz moje największe marzenie koncertowe. Bardzo chciałabym ją zobaczyć na żywo, bo uwielbiam jej muzykę. Ostatnio tak zaczęłam bardziej słuchać jej albumów i strasznie się wkręciłam. Czy jakbyś miała możliwość cofnąć czas i zmienić coś w przeszłości, to czy zrobiłabyś to? Myślę, że każdy z nas ma coś takiego, co chciałby zmienić w przeszłości, ale z drugiej strony ja też podchodzę do życia tak, że jeśli się coś stało, to stało się po coś i miało się stać, więc staram się nie żałować moich decyzji i jakby mi to bardzo pomaga, ale no myślę, że na pewno jest jakaś rzecz, którą chciałabym zmienić w przeszłości. Jak radzisz sobie z negatywnymi słowami lub hejtem w Twoją stronę? Hejt w moją stronę zazwyczaj polega na tym, że po prostu ludzie są zazdrośni i ja zdaję sobie z tego sprawę i staram się ignorować takie komentarze, ale po prostu czasami nie potrafię i chyba wciąż się uczę, jakby radzić sobie z tym i nie przejmować się takimi słowami. Bo wiecie, możecie mieć miliony pozytywnych komentarzy i ten jeden negatywny, który po prostu was tak dotknie, że później nie umiecie już myśleć o tych pozytywnych i to jest najgorsze w tym wszystkim, tak mi się wydaje. Więc tak, staram się nie myśleć o tym za dużo. Jakie plany na przyszłość? Ja jestem osobą, która raczej żyje chwilą i totalnie nie mam jeszcze takiego stuprocentowego pomysłu na siebie. Myślę, że mi się to jeszcze zmieni. Dlatego teraz robię przerwę rok na razie. Nie idę na studia od razu po liceum, tylko robię przerwę. Żeby też bardziej skupić się na sobie i swoich zainteresowaniach, zobaczyć, co tak naprawdę chciałabym robić w przyszłości. Mam wybraną uczelnię, ale jeśli chodzi o kierunek, to jeszcze nie jestem w 100% pewna. Kolejne pytanie, czy nagram filmik o jakichś radach i protipach na koncert? Tak, planuję nagrać taki filmik i wtedy Wam zostawię na Instagramie też okienko, żebyście mogli tam zadawać pytania tylko dotyczące koncertów. Co myślisz o operacjach plastycznych i czy myślałaś nad zrobieniem takiej? Ja osobiście miałam operację plastyczną i była to operacja uszu. Miałam w dzieciństwie bardzo odstające uszy i po prostu przez hejt głównie, ale też żeby się czuć lepiej z samą sobą, postanowiłyśmy z moją mamą, że po prostu zrobię sobie taką operację. Jak miałam chyba 11 lat i cieszę się, naprawdę, jestem mega wdzięczna, bo myślę, że teraz to mógłby być mój jakiś tam kompleks, a tak już mam to po prostu za sobą. Nie było to przyjemne i na pewno nie wspominam tego najlepiej.
ale mam już to za sobą i to jest najważniejsze. Operacje plastyczne są dla ludzi i jeśli ktoś chce sobie taką zrobić, to dlaczego miałby jej nie robić? Myślę, że też najważniejsze jest, żeby ta osoba zrobiła to dla siebie i jeśli to po prostu sprawi, że poczuje się lepiej, to dlaczego miałaby sobie po prostu odmawiać tego? Jeśli chce to zrobić, to niech zrobi. Nikt nie powinien jej oceniać, bo też nie wiadomo przez co przeszła, zanim zdecydowała się na taką operację. Co dały Ci wyjazd i wymiany za granicę? Więc moja taka pierwsza wymiana, która w sumie nie była do końca wymianą, ale była to wycieczka szkolna do Anglii na 2 tygodnie i mieszkaliśmy u rodzin goszczących, więc mogliśmy zobaczyć sobie, jak oni żyją i bardzo dobrze to wspominam. Na pewno poprawiło to moją pewność siebie, jeśli chodzi o mówienie po angielsku. Mieliśmy też tam zajęcia w szkole. W 2018 roku pojechałam też pierwszy raz na IF i po prostu to są takie wyjazdy, kursy językowe, które właśnie pozwalają Wam nie tylko zwiedzić jakieś tam jakąś miejscowość, ale przy okazji poznać kulturę mieszkańców i zobaczyć, jak oni żyją, a także nauczyć się po prostu angielskiego lub innego języka. Zależy, do jakiej szkoły polecicie. Na pewno dało mi to pewność siebie, nie tylko w języku, ale też pewność siebie, bo jednak musicie się przełamać i rozmawiać z ludźmi, z nauczycielami, z innymi uczniami. Jesteście tam w klasie i robicie jakieś wspólne projekty i tak dalej. Więc to było naprawdę bardzo fajne, szczególnie, że poznajecie ludzi z całego świata i też bardzo, bardzo się poprawia wasze mówienie po jakimś języku, na przykład angielskim, jak w moim przypadku, bo naprawdę jesteście aż zmuszeni, żeby rozmawiać z tymi ludźmi i to jest też fajne, bo przełamujecie tą swoją barierę. Jak udało ci się połączyć dobre wyniki w szkole z koncertami i wyjazdami? Jest to bardzo dobre pytanie. Wiecie co, ja zawsze starałam się robić wszystko tak, żeby później, jak pojadę na koncert, mieć jak najmniej do zrobienia. Na przykład jak już wiedziałam, że nie wiem, za tydzień jadę na koncert, czy w następny weekend, czy coś takiego, to że muszę się po prostu nauczyć więcej albo zrobić coś więcej do szkoły. Czasami zaliczałam nawet coś wcześniej, mówię, proszę pani, mnie nie będzie wtedy i wtedy, czy mogłabym to nawet zaliczyć wcześniej. Wiadomo, czasami było to trudne, żeby połączyć te dwie sprawy, ale też miałam taką motywację, wiecie, że uczyłam, mówiłam, muszę się teraz spiąć i się tego nauczyć, bo już za tydzień, czy tam za dwa, czy za miesiąc jadę na koncert. I to strasznie mi pomogło w ogóle w moich ocenach, bo naprawdę się starałam. Jak wspominasz swoje liceum? Ja swoje liceum wspominam bardzo dobrze, chociaż, no wiecie, w pierwszej klasie tak naprawdę chodziliśmy cały rok, a później w drugiej klasie, w drugim półroczu była już pandemia niestety i mieliśmy online zajęcia, ale pierwszą klasę bardzo dobrze wspominam. Byłam nawet na studniówce i bardzo się cieszę, bo nie miałam okazji w tym roku być na mojej. Kiedy zrobiłam swój pierwszy tatuaż? Więc mój pierwszy tatuaż to był ten tutaj, jest tu mój piesek. I zrobiłam go w lipcu 2020 roku i był to mój pierwszy tatuaż. Zrobiłam jeszcze wtedy na kostce jeden, to był mój drugi tatuaż. Mogę Wam nagrać też osobny filmik o moich tatuażach, bo w sumie jest ich już teraz 11 i będzie za niedługo kolejny. Więc jeśli będziecie chcieli, to możecie pisać też w komentarzach. Kawa czy herbata? Ja osobiście wolę herbatę, bo nie piję kawy, po prostu nie lubię kawy, więc osobiście wolę herbaty i piję ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Skąd wzięła się Twoja nazwa na Instagramie? Moja nazwa na Instagramie wzięła się z mojego nazwiska, bo ja mam na nazwisko wolny i po prostu zamiast dałam V i powstał wolny. Czy masz jakiś talent? Wiecie co? Mi się wydaje, że ja po prostu jeszcze go nie odkryłam, bo ja ani nie umiem śpiewać, ani nie umiem tańczyć, ani nie umiem rysować. Nie wiem, czy mam jakikolwiek talent. To jest mega przykre. Nie chcę, żeby ten pierwszy filmik był zbyt długi, więc myślę, że już tutaj skończę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się podobało. Weźcie pod uwagę, że bardzo się stresowałam tym pierwszym filmikiem. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo to na pewno da mi motywację do dalszego nagrywania. I po prostu zobaczę, że nie jest wcale aż tak źle z moim nagrywaniem. I chciałam Wam po prostu podziękować, że tutaj w ogóle jesteście i że to oglądacie, bo naprawdę bardzo dużo to dla mnie znaczy. Dzisiaj chciałabym Wam bardzo podziękować i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!